W ostatnich latach e, rósł ten segment premium spadał tych piw ekonomicznych najtańszych, jak Pan już dwukrotnie wspomniał, ten trend się odwrócił, to jest oczywiste. Czy jest taki e, e, idealny z waszego punktu widzenia parytet? Ile tych piw premium, ile, y, jaki wolumen, y, y, jaki udział w sprzedaży piw premium, a a, a jaki byłby idealny tych piw ekonomicznych. To znaczy, do, czeg do czego chcemy wrócić, jak już nam inflacja przygaśnie. Oczywiście tutaj dotykamy obszaru takiego trochę wróżenia ze szklanej kuli, prawda? Bo, bo ja często zastanawiam się nad tym, jak wygląda w ogóle dzisiaj ta wrażliwość cenowa, elastyczność, prawda? Jak, ale, ale, ale zmiennych, z którymi mamy do czynienia, jest coraz więcej, prawda? Bo to już nie tylko mówimy o Elastyczności samej segmentu czy podsegmentu, ale też relatywnie do innych kategorii, do innych no, no, obszarów, na które trzeba wydać pieniądze z perspektywy też właśnie gospodarstwa domowego czy, czy konsumenta. No więc trudno, mógłbym powiedzieć, że no, najfajniej byłoby, że jakby 100% piwa to było piwo premium. I oczywiście no ja wiem, to, się nie nie to się nie wydarzy. To się oczywiście nie wydarzy. Wobec czego, Wolę koncentrować się na tym, że my chcemy rozumieć konsumenta i za nim podążać. I, i, I myślę, że te zmiany też nie następują w taki sposób, żeby z dnia na dzień no, dramatycznie zmieniała się jakaś tam struktura spożycia. To trzeba obserwować i, i, i tak jak powiedziałem, za tym, za tym podążać. Dopiero jak patrzymy z jakiejś perspektywy czasu, to widać, te zmiany. Wspomniane przeze mnie choćby właśnie piwa mocne e, i, ich, i ich spadek w, w, w całkowitej sprzedaży. No to ja, ja pamiętam czasy, kiedy, kiedy ja zaczynałem w branży, no to piwa mocne, to, to był bardzo duży segment, bardzo duża część e, biznesu, no i wiele rzeczy się wydarzyło e, w, w, również takich, powiedziałbym, z perspektywy społeczeństwa całego, gdzie m, nastąpiło odejście. Od, od, od tego piwa. No, dzisiaj mierzymy się z kryzysem, no ale jak każda tego typu, ka, każda tego typu przypadłość, no, on też nie będzie trwał wiecznie, więc y, zobaczymy, natomiast na pewno będziemy się do tego y, dostosowywać, myślę, jako, jako też cała branża. Y, co ciekawe, to, to myślę, że pewnego rodzaju odzwierciedleniem tego, jak, jak, jak zmiany zachodzą na tym rynku, ale jednocześnie, jak, jak, jak wszyscy się do nich dostosowują, no to są nowości. Ten rynek piwa, no z jednej strony można byłoby powiedzieć, że piwo jest produktem dość tradycyjnym, ale jednocześnie ilość nowości piwnych rośnie wykładniczo powiedziałbym przez, przez ostatnie lata, bo jeżeli dobrze pamiętam, dwa, dwa lata temu liczba nowości piwnych to było około 26, mówię w skali całego. Przynajmniej wielkiej trójki, tak, tak bym to powiedział. A w zeszłym, w zeszłym roku to już było blisko 50. Także prawie że dwa razy więcej. No i w różnych, w różnych właśnie segmentach, w różnych, w różnych kategoriach, ale to będzie na pewno kontynuowane. to jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, bo w, w, rozmawiamy tutaj w, w gabinecie spożywczym z przedstawicielami różnych. Biznesów spożywczych, i w większości pojawia się taka myśl, że to nie jest dobry czas na nowości? Ja myślę, że to, to nie my decydujemy. To, to decyduje konsument, I, i z tej perspektywy to ja mam tutaj mnóstwo pokory. No, ja uważam, że tak, my tak chcemy konstruować nasz portfel, żeby no, mógł on spełnić potrzeby różnych grup konsumenckich. Ale mówiąc pewnym generaliz generalizując pewnym stopniu, bo też to zależy od podbranży, że jednak polski konsument lubi te nowości. Ten rynek polski jest zdrajowany przez pewne, przez nowości. Czyli nawet kłopoty tego nie zmieniły. No, ja myślę, że mamy, mamy w piwie możemy mieć do czynienia również w sytuacji takiej kryzysowej, z takim, e jak to się ładnie nazywa, lipstick effect, prawda? Trochę takim właśnie efektem szminki, gdzie. Tutaj zwłaszcza piwa premium, czy te z górnej półki. No wiemy oczywiście po pierwsze, kryzys zawsze polaryzuje. Więc ten, ta, ta, ta butelka dobrego piwa po, po dniu pracy często jest jakimś takim momentem też dla, dla siebie. I faktycznie no nie, to, to, to nie jest jakieś dobro aż tak luksusowe, żeby. Żebym powodowało jakieś zachwianie dla, dla budżetu. Oczywiście będzie to na pewno mniejsza skala, ale i, i, i na pewno odczujemy to wolumenowo. No to zobaczymy cały czas czekamy na pewien moment takiej stabilizacji, choć, choć, choć o stabilizację trudno w, w tym obszarze, żeby, żeby móc zobaczyć tak naprawdę, na czym stoimy. Prawda? Dzisiaj wszystko się tak dynamicznie zmienia i też otoczenie, że zanim, zanim dobrze zrozumiemy to, jakie, jakie zmiany zaszły, to jeszcze jednak troszkę wody upłynie. W pierwszym pytaniu już pan powiedział, że rok 22 został zamknięty przez branżę dużym, dobrym wynikiem wolumenowym. Natomiast tutaj też, żeby trochę wprowadzić do tego o co chciałem spytać, od pan o tej elastyczności cenowej też już wspominał. To też się powołam na to jak wyglądał 22 do 21 i tutaj widzimy, że spadek wolumenu 21 versus 20 było 4%, a wartościowo pomimo rosnących cen spadek o prawie 1%, 1 20 do 21. I też widzimy, że notowany na przestrzeni tych ostatnich nastu miesięcy wzrost y, ceny piwa nie przełożył się na analogiczny wzrost wartości rynku. I też widzimy, oczywiście wspominał Pan o tym, że no jakby we wszystkich kategoriach kosztowych mamy wzrosty wyraźne, czy to surowców, czy to logistyki, opakowań pracy, czy, czy energii. I teraz pytanie Panie Prezesie, znowu takie, ale no trudne, bo w kontekście tych wielu zmiennych, też Pan to już podkreślał, ale no, rozmawiamy z profesjonalistą, więc komu jak nie Panu zadać takie tak. pytanie. Jaką skalę podwyżek na rynku piwa są konsumenci w stanie zaakceptować. Konsekwentnie, no jaką wy musicie też tą skalę zaproponować, aby utrzymać pewnego rodzaju rentowność, bo wiemy, że ta inflacja producencka, postawię też generalną tezę, jest wyższa niż, niż cały czas konsumencka, bo jednak wiele, wiele biznesów nie było w stanie przynegocjować, przerzucić kosztów i tej inflacji producenckiej na, na retail, czy na swoich odbiorców B2B. Więc takie dwa pytania, panie prezesie. Ja, ja, ile konsument będzie w stanie zaakceptować, biorąc pod uwagę, też podkreślając jego spadającą siłę nabywczą i ten, i, ten, i, ten, i ten właśnie efekt, że on będzie musiał dokonywać wyborów, mamy koszty sztywne tych gospodarstw domowych i będzie musiał dokonywać wyborów y, y, przy kasie, kupując produkty spożywcze. Myślę, myślę tak, dzisiaj to co obserwujemy, na przykład dane rynkowe za, za listopad pokazują, że narastająco ta cena rośnie około 10%, ale już w samym listopadzie w porównaniu do zeszłego roku to jest blisko 18%. Czyli dynamika tych, tych zmian zwiększa się z, z miesiąca na miesiąc wraz ze zbliżającą się końcówką roku. Śmiem zatem twierdzić, że konsument jeszcze nie, nie, nie doświadczył jakby końca podwyżek, które gdzieś są w całym, w całym systemie. To, coś, te pierwsze oznaki to już właśnie widzimy, tak? czyli ta pewna zmia, zmiana preferencji, jak to dalej będzie wyglądało, no to, no to naprawdę bardzo trudno to przewidzieć. Już, już to, co widzimy dzisiaj, jest bardzo odległe od tego, co prognozowaliśmy. Mówię to z własnej perspektywy, ale myślę, że też no, branża podobnie na to patrzyła. Nie, powiedziałbym rok, półtorej roku temu, widzieliśmy to zupełnie inaczej rozwój poszczególnych segmentów, więc już dzisiejsza sytuacja jest znacząco inna. Co będzie dalej, oczywiście zobaczymy. Natomiast z perspektywy z kolei no, osoby odpowiedzialnej za za biznes, no to dbając o, o to, żeby, żeby organizacja przetrwała w miarę możliwości w nienaruszonym stanie, no to jakby jesteśmy zmuszeni odzwierciedlać koszty w, w cenach, a i to z perspektywy cenników, choćby, które, które w, w końcówce roku 2022, czy, czy, czy w drugiej połowie roku 2022. Znalazły się na rynku, one nie, nie odzwierciedlają całości kosztów, a, a mimo to są dwucyfrowe i to wysoko dwucyfrowe, wobec czego no, to dla nas wszystkich jest, jest nowa sytuacja. Trzeba też pamiętać, że piwo jest najbardziej wartościową kategorią spożywczą w Polsce. To jest bardzo istotna kategoria dla sklepów, a szczególnie dla małych tradycyjnych sklepów. Bo tutaj struktura sprzedaży jest dokładnie odwrotna, niż nie wiem, w przypadku na przykład, chemii. E, prawda, tutaj e, handel tradycyjny to jest, e, to jest przede wszystkim e, piwo. No i e, też przez lata piwo było takim trochę, no, po, mówiąc, e, że tak powiem, brzydko po angielsku, trafic builderem. Niejako poszczególni gracze rynkowi też. Komunikując cenę piwa, reklamowali siebie, czy pozycjonowali siebie w oczach konsumenta i to się, czy szopera właściwie, tak, kupującego, zapraszając go, zapraszając go do siebie i dzisiaj ta, no, 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 zasady tej gry się bardzo mocno zmieniają wraz właśnie z rosnącymi, rosnącymi cenami, do których dokłada się jeszcze no, sytuacja, powiedziałbym, walutowa, bo, bo, bo przecież... Większość zakupów dokonywana czy denominowana jest w walucie, czy to euro, czy dolarze. No i tutaj też wiemy, że pozycja złotówki nam też jakby podbija jeszcze tą, ten wzrost kosztów. także. Znaczy tak pozytywnie kończąc Pana wypowiedź, bo też mimo wszystko by to, pozwolę sobie na krótkie podsumowanie tych nastu naszych wywiadów, że wszyscy Państwo powiedzieliście dokładnie to samo, że, ta, że to jest w trakcie ten. ten, ten, ten ta, że udzenie się, że inflacja na spożywce, ona, że tak powiem, zwolni, wystopuje. Jest absolutnie mrzonką. To jest cały czas proces, który jest w toku i bym był skłonny powiedzieć, że jest dalej niż bliżej. No to rzeczywiście optymistycznie. No Ale tak by hmm. też. Mo można lukrować, a można też jakby próbować jednak nazywać rzeczy po imieniu. Tak, ale my się, mi no. mi my się mierzymy z sytuacją, no. która naprawdę w wielu, w wielu obszarach jest, była wcześniej nie do wyobrażenia. Y jako Grupa Karlsberg mamy bardzo wysoko na agendzie też y tą naszą strategię Together Toward Zero, mówiącą o, o tej części środowiskowej y na przykład. A, a, a w tej chwili, wobec. Dzisiaj jakby ta sytuacja troszeczkę się ustabilizowała, mam wrażenie. No mamy też. Do czynienia z wyjątkowo ciepłą zimą, ale przecież jeszcze niedawno no, mieliśmy ostrzeżenia od dostawców choćby gazu, że tego gazu może nie być. No, no i tu, tu wydarzyło się coś, czego bym sobie wcześniej nie wyobrażał. My, my, my nagle zaczęliśmy sprawdzać, czy mamy na przykład możliwości używania oleju opałowego na wypadek nagłego braku dostępu tego gazu. No, w zeszłym roku mierzyliśmy się choćby z brakiem dwutlenku węgla. Co też było zupełnie nieoczekiwane i, 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 i taka, taka pozornie mała rzecz, nad którą nikt jakoś wcześniej się nie pochylał. Odległa w każdym razie. A mogła, mogła położyć też branżę. Tutaj taka dygresja, bo wiele osób myśli, że ten dwutlenek węgla to jest używany do tego, żeby gazować piwo, co oczywiście nie, to, nie, to nie o to chodzi. Piwo ma w sobie naturalny gaz, po prostu wynikające z pracy drożdży, natomiast dwutlenek węgla jest używany do transmisji piwa w poszczególnych fazach ważenia, żeby wyprzeć tlen z kolei, który wrogiem piwa i jego świeżości jest, także to tak. Skorzystam z okazji, żeby to... Tak, tak, ale to wa do, wa ważne, bo mimo wszystko tyle, co było przekłamań w prasie, to, to warto to też powiedzieć i to też znowu powiem o oczami praktyka i, i, i profesjonalisty. Panie redaktorze, to teraz o eksporcie, bo on sobie pięknie rósł. 2016-2020 to jest wzrost wolumenu eksportu o 43%. Potem przyszedł mniejszy spadek, rok 2022 to jest większy spadek w całej branży, czy również w Kalsbergu. My akurat notujemy wzrost eksportu. E eksportujemy do około 50 krajów. Takim naszym centrum produkcji eksportowej to jest to jest browar w, w Szczecinie Browar Bosman. I oprócz takich powiedziałbym mało imponujących, albo mało, mało m, zaskakujących miejsc, jak na przykład Stany Zjednoczone czy, 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 czy Wielka Brytania i, i Europa, no to eksportujemy też na przykład do, do Korei Południowej, w, właśnie do Azji Azji też m, całkiem sporo. Myślę, że jakby dzisiaj nie widzimy tutaj jakichś zmian. Prognozujemy wzrost. Widzimy to też po, po zamówieniach, które się pojawiają, ale myślę, że w dłuższej perspektywie ten eksport będzie raczej się wypłaszczał, lub być może nawet spadał, w zależności od um, kosztów. No bo dzisiaj koszt dotarcia do miejsca docelowego też znacząco wzrósł, co powoduje, że, że to piwo w miejscu docelowym. No, też kosztuje znacznie więcej, bo niedyś, że ono niesie w sobie taką naturalną podwyżkę, to jeszcze zanim dotrze gdzieś, to też robi się odpowiednio dorsza. Więc, trochę tak, kolejny obszar, gdzie trochę mało optymizmu. Ale ja rozumiem, że, że, że tutaj rozwiązanie, bo, no, bo jest różnica między całym rynkiem i eksportem z całego rynku, a, a wami, że tutaj różnica polega na na tej grupie obecnej w, na całym świecie, która może sobie przekierować produkcję tak, żeby to było bardziej rentowne, opłacalne, tak? A to tu w ogóle już mówimy o, o, o takiej grupowej perspektywie. Ja mówię bardziej o tej takiej o polskiego portfela produktów, tak? Czyli raczej o eksporcie do, do miejsc, gdzie są po prostu gdzie są Polacy.